Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po raz kolejny realizuje program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim. W ciągu 2 lat w turnusach rehabilitacyjnych i zajęciach z psychologiem oraz doradcą zawodowym weźmie udział 110 osób. Ci, którzy już rozpoczęli szkolenia, są pewni, że takie projekty warto realizować. Takie projekty są bardzo potrzebne, bo dużo ludzi po prostu nie wie nawet, jak się poruszać na rynku pracy, czy po prostu jak się zachować, czy przede wszystkim wszyscy szukają pracy przede wszystkim przez internet. A to niestety, tak jak nam doradca zawodowy powiedział, no przede wszystkim się idzie do pracodawcy. Ciekawe rzeczy się dowiedziałam, po prostu doradcy bardzo tak zrozumiale mówili. Także po prostu wiemy, no jesteśmy troszkę, jak to mówią, o niebo mądrzejsi. Oni tu bardzo dużo tak przygotowywali właśnie, żeby być odważnym, żeby nie czekać, aż ktoś przyjdzie i powie ci, że tam jest praca, tylko żeby samemu iść i poszukać tej pracy, żeby wyjść naprzeciw rynkowi. Spotkania z doradcą zawodowym zostały podzielone na 2 tury. Najpierw spotkanie w grupie, później indywidualne. Szkolenie pomoże nauczyć się tego, jak poruszać się po rynku pracy, jak szukać zatrudnienia i jak zaprezentować się przed przyszłym pracodawcą. Przede wszystkim ich celem jest niwelowanie takich skutków związanych z barierami informacyjnymi. Czyli mamy wyposażyć te osoby, tych naszych beneficjentów w wiedzę i umiejętności w zakresie aktywnego poruszania się po rynku pracy. Z metodami, jak szukać pracy, gdzie tej pracy szukać, jak się zaprezentować, czyli tymi nowościami, które dla większości grupy nie są jeszcze tak bardzo znane i są dalekie od takiego ideału. W tym roku nowością w programie aktywizacji w powiecie sanockim są staże. Dzięki nim uczestnicy, którzy dobrze sobie poradzą, mogą później znaleźć zajęcia. Staże będą organizowane indywidualnie po konsultacjach z doradcą zawodowym. I to doradca zawodowy będzie ustalał, gdzie dana osoba będzie, czy zakwalifikuje się do jakich prac. W projekcie biorą udział osoby niepełnosprawne i wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia z psychologiem miały pomóc przełamać swoje obawy i stres oraz wzmocnić wiarę w siebie. Przede wszystkim w zrozumieniu pewnych barier, które oni mają, rozwiązaniu. Najlepiej to się ma na konkretnych przykładach konkretnych osób i wtedy wspólnie się rozwiązuje, pomaga się rozwiązać ewentualnie, jak dojść do konfliktów. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.